Dzień dobry, witam Was serdecznie ponownie w sobotę. Mam już nadzieję, ostatniej części poświęconej temu dziadowskiemu spektaklowi, który został zaprezentowany jako otwarcie Igrzysk Olimpijskich, o którego symbolikę i jej znaczenia się dopominaliście. Jak to zresztą bywa przy moim roztrzepaniu? I w związku z tym, że chciałbym szybko zamieścić te materiały na YouTubie, to nie będę robił dogrywek, repet i montował tego oddzielnie jako dodatkowego wideo, tylko w tej części postanowiłem uzupełnić to, co przegapiłem. Bo obiecałem Wam, że pokażę Wam trzy konie, które zostały nam zaprezentowane na Olimpiadzie i odniesione. I no, tak wyszło, że przez roztrzepanie zapomniałem. Tak więc tak, ostatni koń, czyli koń śmierci. To koń, który był na Sekwanie. Ten koń o takich charakterystycznym półpysku i tak dalej, czyli ta metalowa konstrukcja, reprezentuje konia śmierci. Za konia pierwszego, za konia zwycięzcy, mamy tego konika, który jest pokazywany na większości zdjęć, czyli tego konia. Mamy jako konia przewodnika. To jest koń pierwszy. No i w końcu pojawia się pytanie, gdzie jest ten czerwony koń. No i czerwonego konia wam pokazałem na poprzedniej audycji, ale nie wspomniałem o nim, że przecież on tutaj już był. Widzicie? I w jaki sposób zostało nam to zasymbolizowane? No pokazano nam wyraźnie, że mamy pamiętać, mamy się odwołać do znaku Luny. Mamy się cofnąć do 18 arkany, czyli do Luny. No i zerknąć na tą arkanę, która nam pokaże kartę Lunę, a gdy przypomnimy sobie, jak promowano wizerunek Luny, to była na czerwonym koniu. Jeżeli założymy, że czerwony koń to nie jest koń wojny, tylko koń zarazy, to Luna symbolizowała nam zarazę, która, jak widzicie, jest poprzedzona białym koniem. Jeszcze był drugi pion, druga figura konia, która była czarna na tej samej planszy. Więc mieliśmy czerwonego, białego i czarnego, standardowe zestawienie kolorów, symboliczne, co było omawiane w tej audycji, której tytuł tutaj też widzicie. Natomiast, co jest ważniejsze, odpowiadające oczywiście koniom, które powinny być, czyli koń zwycięzcy, koń tego prowadzącego wojną nazywanego, koń zarazy, który ma być w tym wypadku czerwony, no i w końcu koń czarny jako koń głodu i no, niedoborów żywnościowych, że tak to ujmę. Konia głodu niestety nie znalazłem. Teraz zaś przejdźmy już do tytułu tej audycji, czyli do tematu tej audycji, którym jest wieża. Wieża to jest wiodący motyw, o który większość z Was pytała. I przyznam szczerze, że jest to motyw trudny. Długo się zastanawiałem nad symboliką nieoczywistą, dlatego że większość z Was skupiła się przede wszystkim na iluminacjach, które się na tej wieży pojawiły, czyli na laserkach, których używano do pokazywania, no, generalnie do inscenizacji świetlnej. I powiedzmy sobie uczciwie, bardzo dużo osób, które będą oglądać to wideo, czy w ogóle oglądają tą inscenizację, odniesie wrażenie, o nie, to jest jakieś wyciąganie domysły, wymysły, to jest robienie z igły widły, to są po prostu lasery. I powiem tak absolutnie szczerze. Ja osobiście też uważałem, że naturalnym jest, że przy konkretnym ustawieniu oświetlenia i robieniu show laserowym i tym, że światła można sterować po konkretnych wytycznych i one będą się przycinać, zawsze uzyska się pewne konkretne figury. I zawsze będzie się świadomie lub nieświadomie robić trójkąty, wieże, w szczególności trójkąty i piramidy, a jak piramidy i trójkąty, to wiadomo, że zaraz się skojarzy z masonerią, no i wiadomo, że jak dobrze pójdzie i akurat na olimpiadzie, na tych otwarciu Igrzysk Olimpijskich, rzeczywiście staram się, jak widzicie, staram się poprawiać za każdym razem, kiedy mówię o olimpiada, bo tak wiem, że chodzi tutaj o te szczególne finały i że otwarcie to jeszcze cokolwiek jeszcze oddzielnie trzeba rozpatrywać. Niemniej,
Faktem jest, że mieliśmy tutaj oczywiście przecięcia, mieliśmy takie gry laserowe, że wyszły nam całe cyrkle i ekierki, co wam zresztą za chwilę pokażę. Natomiast poza oczywistymi fragmentami, w których można sobie zmapować i narysować ekierkę i cyrkiel, czyli symbol masonerii, a w niektórych miejscach nawet i się gwiazdkę pięcioramienną muchaczy, to ta iluminacja była taka sobie, tak? I zasadniczo na początku pomyślałem sobie, no nie będzie z tego jakiegoś wielkiego gadania, nie będzie co o czym tu mówić. Do momentu, aż nie sięgnąłem po odniesienie do kart Tarota. I tutaj powiem wam tak. Po pierwsze, i to co jest równie istotne, to na tej wieży nie udało mi się zapisać w żaden sposób taki wyrazisty iluminacji, na której po wieży, po czarnej wieży, czyli wygaszonej wieży, latały takie charakterystyczne pojedyncze światełka. Wieża była zrobiona na czarno, a na niej latały tak jakby wężyki złote. Dużo osób zwraca na to uwagę, dlatego że sporo osób widziało je w snach albo widziało je w jakichś doświadczeniach, na przykład nocą. Nic dziwnego, dlatego że część z tych przedstawień odnosiła się do bytów, czy generalnie zasymbolizowania, przedstawienia czegoś, co można by określić jako byty, funkcjonujące na planie cieni. O planie cieni możecie się dowiedzieć więcej w ramach warsztatów, które odbywają się na Discordzie. I jak widzicie, również tutaj na kanale w sekcji dla wspierających, czyli generalnie w jednym i tym samym miejscu, dlatego że warsztaty tego typu poświęcone planom odbywają się na chwilę obecną głównie za pośrednictwem Discorda. Drugą opcją są spotkania na żywo w trakcie zlotów albo spotkania indywidualne. Natomiast to, co teraz będziemy omawiać, będzie się odnosić do symboliki kart Tarota. I teraz, jak wspominałem, pierwszą kartą, która będzie tutaj przychodzić na myśl, to oczywiście najbardziej naturalnie wieża. Ale trzeba zestawić znaczenie kart, które analizujemy. Pierwszą kartą, którą powinniśmy byli przeczytać, jest karta śmierci, o którą oczywiście część z was wcześniej pewnie myślała o niej i jej znaczenie nie jest tak oczywiste, jak się większości osób wydaje. Śmierć to karta Tarota należąca do arkanów wielkich, oznaczona numerem 13, co jest uznawane za dość symboliczne. Niemniej, ten najbardziej charakterystyczny i znany wizerunek śmierci to postać ludzkiego szkieletu wędrującego na białym koniu albo kościanym koniu, często z kosą, a czasami jako zbrojny rycerz, jak na tej ilustracji, którą tu widzicie. Często ziemia, po której kroczy śmierć, jest albo usypana trupami, albo usypana ludzkimi kośćmi. Czasami jest to pole bitewne. Nieraz śmierci naprzeciw wychodzi wielki kapłan, papież. Bywa też, że zamiast kościotrupa pojawia się konny jeździec trzymający kosę, łuk lub miecz. Natomiast jakie jest znaczenie śmierci? I to jest dość oryginalne, dlatego że miano tej arkany oznacza nie tyle zgon w dosłownym tego znaczeniu, ale utrwaloną charakterystykę, bo ten znaczenie utrwaliło się w naszej mentalności przez przedstawienie tego symbolu w filmach. Jak komuś się pokazuje kartę śmierci, to znaczy, że ten bohater zakończy swój żywot. To nieprawda. Zazwyczaj oznacza to przejście i zakończenie jednego etapu życia, jednego etapu drogi, wędrówki w drugi, w nową rzeczywistość. Może to też stanowić symbol odrodzenia. Odrodzenia, w tym odrodzenia duchowego, albo znalezienia się i to jest to gorsze znaczenie, znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej. I to są klasyczne rozumienia tego arkanu. Natomiast drugim z arkanów, które już mieliśmy przed chwilą, jest arkanum księżyca. I wracamy do tego księżyca na chwilkę. Mamy księżyc, tak żeby było bardziej wyraziście, użyjemy tego księżyca. Zatem księżyc. Na górze karty widnieje oczywiście tarcza księżyca. Poniżej znajdują się dwie wieże, a przed nimi znajdują się dwa wyjące psy, które zazwyczaj stoją naprzeciwko siebie na wyniesieniu, na podeście albo na wysokiej skale. Ziemię między psami zazwyczaj rozdziela ścieżka
droga prowadząca w głąb karty, a także porasta zazwyczaj zielona łąka. No, w tym wypadku mamy akurat salę alchemiczną, świątynię masońską, no ale tutaj macie ten bardziej klasyczne przedstawienie. Nie wiem, czy mam jeszcze kartę taką bardziej, no nie mam bardziej klasycznej, chyba tylko ta będzie taka w miarę. Niemniej, ziemię pomiędzy psami, a wieżą porasta trawa, zaś widoczny jest zazwyczaj zbiornik wodny, no i mamy zbiornik wodny, a w nim pływający rak. Zwykle też w tym zbiorniku wodnym rozpoczyna się droga wiodąca między psami do tego nowego przeznaczenia, do tego nowego miejsca, pomiędzy wieżami, do wnętrza poznania. Dlatego, że musicie pamiętać, że luna jako światło jest reprezentowana jako również symbol z jednej strony kobiecy, ale z drugiej strony symbol światła, czyli poznania, wiedzy. Ale co jest dla nas ważne, dzięki temu, że widzimy ten akwen, czyli mamy ten symbol wody, z której wyłania się raczek, to już rozumiecie, dlaczego było takie ciśnienie na to, ażeby olimpijczycy koniecznie pływali w sekwanie. Dlatego, że miały te raczki, te postacie, symbolicznie te ofiary, wyjść z wody na nową drogę, nową ścieżkę wyznaczaną przez tą nową francuską olimpiadę. I teraz, jakie jest znaczenie karty? Bo okazuje się, że ta karta, Luna, ma znaczenie dużo bardziej złowrogie, czy dużo bardziej, powiedzmy, istotne, niż sama karta wcześniej wspomnianego zgonu. Mianowicie, karta oznacza błędne pojmowanie świata, oszustwo i otaczające nas kłamstwa. Symbolizuje ona niezrozumienie spraw dotyczących rzeczywistości, dotyczących naszego otoczenia. Niezrozumienie spraw, które wywołuje irytację i wzburza nasz wewnętrzny spokój. W wyniku tego rodzi się niepokój i rodzi się agresja. Może też oznaczać samodzielne samooszukiwanie się, ale może też oznaczać życie w iluzji, w złudzeniach. Jest to także wyraźny symbol choroby psychicznej. I teraz zastanówcie się, jak w tym tle reprezentuje się nasza była, no właśnie, jak tu prezentuje się nasza reprezentantka na Eurowizji. I teraz dalszym wątkiem będzie karta wieży. Wieży, którą, jak już widzicie, kiedyś przywoływaliśmy, a która stanowi motyw przewodni wieży Eiffla. Mianowicie, karta wieży. Na karcie widnieje zazwyczaj postać częściowo ludzka, częściowo zwierzęca. Zazwyczaj tułów należy do kobiety, zaś nogi do kozła lub smoka. Często na dolnej części karty widnieją łuski, a postać ma rogi i lub skrzydła. W starszych wydaniach Tarota, zwłaszcza w marsyliańskim, diabeł ma... A nie, przepraszam, tutaj mój błąd. Zacząłem wam czytać diabła. A to jak już jesteśmy, to zróbmy tego diabła. Ok, diabeł. Karta ma postać, jak już widzicie, która czasami jest pokryta łuskami, postać ma rogi skrzydła. W starszych wydaniach diabeł ma na brzuchu drugą twarz, która się tutaj znajduje, interpretowaną przeważnie jako niższe ja, wasze gorsze ja, niższe instynkty. Oprócz tego postać diabelska, na karcie znajdują się inne dodatkowe postacie, zwykle ludzkie, przymocowane sznurem lub łańcuchem do postumentu, na którym stoi centralna postać. I karta diabła symbolizuje zło biorące się z ludzkiego egoizmu. Nie z czegoś innego, ale właśnie z egoizmu. Co bardzo dobrze by wskazywało nam na motyw bachanaliów, w których ta karta została przedstawiona. Co więcej, oznacza ona, uwaga, niemoralne postępowanie, zniszczenie oraz krzywdzenie innych celowe. Karta jest kojarzona z materialistycznym podejściem do życia, hulankami, uzależnieniami. Dotyczy ona również stosowania czarnej magii. I teraz przechodzimy do karty wieży, którą zapowiadałem. Karta wieży. Jest to jedna z najbardziej złożebnych kart Tarota. Nie ma bardziej złożebnej karty. Zazwyczaj przedstawia wysoką ceglaną wieżę, trafioną piorunem bądź językiem ognia z nieba. Na wizerunku widać przewracającą się górną część wieży, czasem jest widoczny pożar wewnątrz konstrukcji. Najczęściej widać też spadające z wieży postacie ludzkie. Wieża
Jak już wspomniałem, jedna z najbardziej złowróżebnych kart na tarocie, ta o najbardziej negatywnym wydźwięku, w każdej pozycji, w jakiej się pojawia, ma sens i wydźwięk negatywny. Jest ona właściwą interpretacją i to z nią powinno się kojarzyć to, co zazwyczaj kojarzy się z kartą zgonu, czyli z kartą 13. Oznacza ona niespodziewane, całkowite zniszczenie, upadek, utratę własności, problemy uczuciowe, konflikt lub też poważną chorobę. Symbolizuje także rozpacz i tą rozpacz po utracie czegoś wartościowego. Ta karta jest nam reprezentowana przez wieżę Eiffla. Ja co prawda nie wyciągnąłem specjalnie dla Was karty wieży, dlatego że już ją tutaj, chociaż nie, chyba mam kartę wieży tutaj wstawioną. Tak, mamy chyba kartę wieży. Nie, tylko i wyłącznie wcześniej pokazywałem kartę wieży. No to karta wieży będzie taka jak tutaj na Lunie wcześniej pokazywana. Już tu Wam pokazuję. Tu macie kartę wieży z rozbijającym się budynkiem. Bez problemu też znajdziecie oczywiście w Google'ach. Natomiast co to się na tej wieży pojawiło? Pierwsze, co należało było mówić, to pokazanie kadrów. W tym kadrze widzicie oczywiście jest tutaj fragment flagi Francji i jest specjalna promenada. Dla osób, które nie oglądały lub widzą pierwszy raz, od razu powiem, że ta A, ta literka A tutaj przedstawiona, to jest odpowiednik wieży Eiffla. I mam oczywiście drugi kadr, na którym widzicie, że tą literką A jest szkielet, jest de facto rys wieży Eiffla, który robi za promenadę. Zobaczcie, że pod samym naszym, oczywiście pod samą wieżą Eiffla, są płomienne skrzydła, które tym razem już świecą się na żółto. Jak sobie tutaj zbliżymy obraz, zrobimy przybliżenie, to rzeczywiście okazuje się, że o, w tym miejscu są płonące skrzydła, tak? Co więcej, mamy oczywiście ten kadr na literkę A, która będzie nam się odwoływać do alfy i omegi, czyli końca i początku. Natomiast tą alfę i omegę możecie wsadzić między rzeczy A trochę naciągane. Tym się akurat nie przejmujcie, ona jest mniej ważna dla naszego teraz obecnego omówienia. To, co powinniście wiedzieć, to to, że tu na trybunach siedzą zaproszeni goście oraz częściowo przedstawiciele komitetów poszczególnych państw, reprezentacji nie tylko. Tu w dwóch rzędach kolorystycznych stoi orkiestra oraz chór, który śpiewa piosenki. Orkiestra tutaj w niecce, ładnie wsadzona pod wieżyczką. No i co ważniejsze, na górnej trybunie znajdują się oficjele olimpijscy oraz prezydenci i przedstawiciele poszczególnych państw w randze, no generalnie władzy poszczególnych państw, głów państw. No, oczywiście znalazł się tam również nasz prezydent i prezydent Macron. W wypadku obu, po tym co zobaczycie, co zostało pokazane, będziecie mieć wątpliwości. Wielu z Was pewnie ma wątpliwości, czy prezydent Duda nie powinien już wtedy wyjść po prostu z imprezy po ostatniej wieczerzy. Niektórzy twierdzą, że tak. Natomiast po tym, co zostało pokazane w ostatniej części spektaklu, którą teraz Wam zaprezentuję, no stwierdzicie, że bardzo duże wątpliwości są co do tego, kto na tej trybunie stoi i co sobą reprezentuje lub co ma na myśli. Zakładam, że większość osób uczestniczących nie miała pojęcia o części symboli, które zostały wykorzystane. Tak więc, jak widzicie, była ta iluminacja, ale czy ta iluminacja była w jakiś sposób szczególna? To, co w tym konkretnym ujęciu jest wyjątkowe i co zwraca uwagę, to jest charakterystyczne oświetlenie, które sprawiło, że pół piętra samej wieży zdają się prezentować jakąś postać. Tutaj mamy coś, co przypomina twarz, a tutaj korpus. I dla Waszej wygody zrobiłem kółeczko, zbliżenie. Macie tutaj, jest trójkąt, na którym macie, no tak jak w cyrklu, rozstawienie cyrkla, ale ważniejsze, w tym miejscu macie zaokrąglenie, a w tym miejscu macie coś, co przypomina nieco twarz. I co ciekawe, ta twarz zanika później. Oczywiście to jest kwestia oświetlenia, niemniej kamera i sposób zarządzania laserami oświetlającymi tą wieżę był bardzo konkretnie przemyślany, nie ma tutaj przypadków. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że pewne rzeczy, które się tu wydarzyły i pojawiają, miały się wydarzyć i były zaplanowane.
kolejnym elementem będą następne krzyżowane laserowe czy też świetlne instalacje. Mówię laserowe, dlatego że była też gra laserami na niebie i na samej wieży. Na wieży Eiffla jest bardzo dużo oświetlenia, wiele nowych, to dość stosunkowo niedawno, bo w 2009 wymienianych reflektorów. No i inscenizacja świetlna jest robiona tam co jakiś czas, natomiast tak pokazowa i z wykorzystaniem krzyżówek po raz pierwszy. Będę zwracał Waszą uwagę na tego jegomościa tutaj na dole w takim charakterystycznym pomarańczowo-brązowym kubraczku. Nazwiemy go pseudonimem Rain Man, bo on będzie dla nas istotny do zrozumienia późniejszej treści, gdyż, jak część z Was wie, tego dnia zaczął padać deszcz i część ludzi odczytała te opady deszczu, które się rozpoczęły i które utrudniały życie części artystów, czy utrudniały im pracę, zostało to odczytane jako kara Boża. A ja Wam pokażę, że nie, że to było wręcz przeciwnie, to była część ich rytuału. I teraz macie jeszcze raz to samo ujęcie i oczywiście najważniejsze, to najbardziej klasyczne trójkąty widoczne. Jak już powiedziałem, kto chce, niech patrzy na to jako na siłę doszukane, natomiast macie klasycznie trójkącik reprezentujący cyrkiel, czy jak wolicie, cyrkiel reprezentowany jako taki właśnie charakterystyczną strzałkę, też bardzo często pokazywane geometrycznie w ten sposób. No i macie ekierkę. Ekierkę, czy to jak chcecie w kształcie trójkąta, jako pełna ekierka, czy jako kątownicę po prostu z dwóch elementów, macie ładnie zaznaczone, czyli mamy znaczek masonerii się pojawił. Odhaczone. Od razu mówię, nie sprawia mi to wybitnej frajdy, natomiast wiem, że dla części osób pokazanie tego jest istotne, więc pokazuję. Natomiast to, co jest dużo ciekawsze, to zobaczcie sobie tą całą instalację w ten sposób jeszcze raz, a teraz zobaczcie sobie na tą ilustrację i spójrzcie, jak się one mają do siebie. To jest oczywiście jedna z ilustracji odnoszących się do odczytu arkan tarotowych. No i tutaj mamy człowieka w przestrzeni rzeczywistości, a konkretnie poziomy planów świadomości i tego, jak człowiek przechodzi od świata materialnego do planów subtelnych poprzez transfigurację wewnątrz świątyni alchemicznej, przez niektórych powszechnie nazywaną świątynią masońską. No i oczywiście mamy tu odwrócone trójkąty, mamy te wycinki, charakterystyczne strzałki. Jak się przyjrzycie, to jest to pokazane również tutaj. Oczywiście dla części z Was zdaję sobie sprawę, że to może być niewidoczne od razu na pierwszy rzut oka, ale co po niektórym te kombinacje od razu się w oczy rzucą, te podobieństwa, te zestawienia. I teraz idziemy dalej. Oczywiście to samo zestawienie mamy w tym miejscu, czyli mamy nasz cyrkiel i mamy naszą kątownicę, kątownik. To jest zegarek z logiem masonerii oczywiście. Dalsze iluminacje na początku nie sprawiają jakiegoś poruszającego wrażenia, natomiast jak widzicie są te instalacje po to, żeby w niektórych, i to mnie zaciekawiło, że zauważyłem, że niektóre układy i zatrzymania się świateł nie były przypadkowe, bo odnosiły się chociażby na przykład do pozycji karty Hierofanty, czyli mędrca w piąta duża arkana w tarocie, gdzie układ świetnych ma reprezentować de facto pozycję medytacyjną Hierofanty, no ma odwoływać się do tej karty. Dalej kolejne instalacje, kolejne pokazy świetlne i można się doszukiwać. Na pewno widzicie tutaj, co po niektórych miejscach, te charakterystyczne strzałki przypominające troszeczkę z logo Star Treka i logo, które nosił Picard na klatce piersiowej i zresztą każdy członek załogi. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, odnoszą się one tutaj stricte do cyrkielków i myślę, że to na tej ilustracji będzie najlepiej widać, bo tu jest najmniej tych laserów wykorzystanych czy tych oświetleń, które najlepiej odpowiadają czemu? Karcie reprezentującej wieżę z tej samej talii, o której Wam już wspomniałem, że jestem zaskoczony, czemu to akurat ona cieszyła się aż takim wielkim zaufaniem i zainteresowaniem. I na tej karcie zgodnie z obietnicą macie symbol wieży. Po pierwsze, trójkątem zarysowaną podstawę. Jest trójkąt zaprezentowany dla naszej wieży. No i mamy samą wieżę łamiącą się, no i ofiarę przedstawioną jako
przeciętego nabitego na tą wieżę człowieka. Przypominam symbolikę palowania, która była pokazana w części trzeciej bodajże symboliki tych igrzysk. Jest piorun uderzający z niebios w tąże wieżę. No i ta wieża się tutaj nam sypi i upada, a na dole płomienie i szaleństwa, generalnie przejaw tego, że kiepsko się potoczyło. Oczywiście symbolika jest trzech wież, czyli trzy kolumny. Znowu klasyczna świątynia masońska, z tym tylko, że tutaj odwrócona, to znaczy mamy front i mamy boki. Zresztą to też Wam pokazuje, dlaczego ta promenada wyglądała tak, a nie inaczej. Czyli mamy tą główną ścieżkę, która się rozgałęzia na dwie strony, na literkę A, czyli na odbicie wieży. Czyli mamy wieżę razem z iluminacją w tych trójkątach, która jest tutaj, proszę, a która równocześnie ma odbicie na dole, jak widzicie, zobaczycie sobie tutaj w tym miejscu, niestety na waszych ekranach będzie mniej oświetlone, natomiast w tym miejscu znajduje się ta litera A, która jest cieniem, odbiciem, tak jakby shiletem, czyli cieniem wieży Eiffla, i ten cień wieży Eiffla jest jak droga, ścieżka, po której zresztą był później niesiony niznicz i noszony w dwie strony, co też jest bardzo symboliczne, noszenie światła w górę i w dół tej ścieżki. To wszystko oczywiście nad tym czuwa oko, świetliste oko, które to oko patrzy i czuwa, i to oko zobaczycie, że na wieży też się znajduje, dlatego że będzie przypomniane i pokazane, że o, niech będzie, użyjemy tego zdjęcia, że wieża ma tutaj czujkę, która została zamontowana i która, o, na tym zdjęciu widzicie najlepiej, obraca się i patrzy na cały Paryż, prawie powiedziałem na cały Kraków. Niemniej jest ta symbolika znowu zachowana, tak? No i przechodzimy dalej. W momencie, kiedy wieża robi się czerwona i zaczyna być prezentowana w odcieniach czerwieni, to wbrew temu, co będzie sugerowane, że niebieski, biały, czerwony to pewnie kolory francuskie, czerwony zapowiada nam ostatni etap widowiska, ostatnią jego część i ten etap, w którym dzieje się najwięcej rzeczy bulwersujących, a które, śmiem twierdzić, do tej pory nikt na YouTubie na nie nie wskazał, w ogóle ich nie omawiał, albo nie oglądali, albo nie zauważyli, albo boją się o tym powiedzieć. Ja się nie boję, obiecałem, że Wam o tym opowiem, zwłaszcza, że niektóre rzeczy trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć. Jestem ciekaw, jak sam YouTube się do tego ustosunkuje. Mam nadzieję, że pozytywnie, dlatego że myślę, że dla wielu osób będzie to otrzeźwiające i otwierające oczy na naturę rzeczywistości. Oczywiście cały czas rozmawiamy w trybie audycji rozrywkowej, a także ideowo-poznawczej, w której przypuszczamy i dopuszczamy możliwość istnienia świata niematerialnego, nie narzucając równocześnie nikomu tego jako jedynej możliwej interpretacji rzeczywistości, jak i wydarzeń na samych igrzyskach. Niemniej, widzicie, pojawia się nam tutaj obiecana gwiazdka. Dla tych, którzy nie dowidzą, zrobię tutaj lekkie zbliżenie. Przesuwamy troszeczkę ekranik. Jak widzicie, jest gwiazdka na Wasze życzenie i nawet się znalazł pod nią płonący płomyczek, który już jest w ogóle zupełnie wymowny, trochę wygląda jak płonący człowiek, no ale jak widzicie, w trakcie iluminacji zmieściło się wszystko, jest też miejsce na aplauz. Natomiast no, były i takie symbole mniej istotne, natomiast chcę Wam pokazać, że cała iluminacja jest nieprzypadkowa, bo odnosi się oczywiście również do Arkany Magusa, która jest przedstawiana w nowszych wizerunkach przy użyciu symboli geometrycznych reprezentujących alchemię. No tu mamy oczywiście pięć pierwiastków, pięć elementów w równowadze, które odnoszą się do wody, powietrza, ziemi oraz ognia, a także piątego elementu, tu zależnie od szkoły alchemicznej, tu reprezentowanego jako równowaga w symbolice yin-yang, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, piąty symbol jest zmienny, bo on reprezentuje zazwyczaj proces transformacyjny, czyli przejście z jednego żywiołu w drugi, lub procesy pośrednie. Piąty żywioł zazwyczaj zmienia się, ulega transformacji, stąd też Chińczycy mają tam stal, Japończycy mają u siebie drewno, czyli roślinność, natomiast w alchemii europejskiej
No tutaj zazwyczaj wpisywało się jeden ze stanów, w zależności od tego, czy mieliśmy do czynienia z albedo, rubedo, czy, no i tutaj ostatniego nie pamiętam, oznacza czerwoną, czarną i białą substancję. Dobrze, okej. Z łaciną jestem strasznie na bakier. Nigdy nie miałem okazji się uczyć, dlatego jak możecie przypuszczać, moja znajomość jej jest, powiedzmy, ogólna. Prawie że żadna. Okej. Okay. W tym miejscu samą kartę zostawiam wam tylko i wyłącznie tak po to, żebyście mogli sobie zerknąć. A teraz wracamy do naszej postaci Rainmana. Co znaczy w ogóle Rainman? Skąd się wzięło pojęcie Rainman? Rainman to jest pojęcie okultystyczne, bardzo popularne wśród trendów związanych z rytualistyką około satanistyczną, zwłaszcza patocelebrytów, w rozumieniu celebrytów tego, ja ich nazywam pieszczotliwie gimbosatanistami, czyli celebrytów, którzy podpisują cyrografy i kontrakty w zamian za karierę i dobrobyt. Rain Man to ten, który ma sprowadzać deszcz. Deszcz rozumiany jako deszcz majątku, sławy i pieniędzy, ten, który przynosi obfitość. No więc pod terminem Rain Man znajduje się ten byt, z którym zawiera się kontrakt. Nie zawsze ten sam, bo są różne rangi, że tak powiem, złych na dole, którzy takie rzeczy są w stanie obiecać, natomiast tradycyjnie Rainmana uznaje się za wierchuszkę główną, czyli za jednego z ośmiu głównych szatanów. I tutaj bardzo często umiejscawia się, moim zdaniem błędnie, a dlaczego moim zdaniem to tłumaczyłem w nagraniach o Lucyferze, kojarzy się go z Lucyferem, bardziej by należało kojarzyć z Satanaelem albo z jednym z szatanów. Bardzo często w tej roli Mefistofeles, jeśli chodzi o diabła. No i tutaj Rainman to ten, który sprowadza na was deszcz obfitości i szczęścia. Co jest ciekawe, w trakcie tego eventu, rzeczywiście od momentu, kiedy zaczęło być dużo bardziej okultystycznie, zaczęło się lać z nieba bardzo równo. Było to widać w szczególności w bachanaliach, na promenadzie, gdzie się wręcz tarzali w wodzie, która lała się po tym catwalku, co zresztą pamiętacie ze zdjęć z części czwartej i piątej. Natomiast w części pod wieżą ewidentnie tańczono w deszczu i facet wręcz wykonywał ruchy taneczne odnoszące się do indiańskiego tańca deszczu. To jest bardzo ciekawe. Zresztą facet w trakcie swojego występu używał też języka migowego i poza nim była jeszcze jedna piosenkarka, która miała odpowiadać za język migowy, którą wam za chwilę zobrazuję. Niemniej faktem jest, że pan reprezentuje i występuje w specyficznym kolorze, takim pomarańczowo-brązowym. Na żywo to wyglądało bardziej na pomarańczowy. Natomiast przypominam wam, że w kolorystyce, w zależności od rytu i w zależności od przekazu, kolorystyka pomarańczowy lub kolor czerwony to kolor 33, czyli uznawany, znaczy rozumiany jako cyfra 33 i utożsamiany z najwyższą rangą oświeconych masonów. I w zależności od rytu, podejrzewam, że od rytu, dlatego że tak naprawdę jest to informacja, która dość często w internecie się kłóci, a dokładnie w źródłach, zarówno internetowych, jak i w źródłach pisanych. Autorzy nie mogą się zgodzić co do tego, czy to ma być czerwony, czy to ma być pomarańczowy, a jeżeli pomarańczowy, to jak bardzo pomarańczowy, od którego miejsca jest czerwony. Niemniej zwykło się pokazywać, że rzeczywiście mamy pomarańczowy albo czerwony i postacie, które sięgają po te kolory, jak widzicie, znowu wieża czerwona na tym etapie występu, to te postacie zazwyczaj mają do czynienia, czy niosą nam symboliczny komunikat o tym, z czym że się, że tak powiem, wiążą i jakie mają korzenie swojej kariery chociażby. No generalnie rzecz biorąc, chodzi o tytuły masońskie, czy też przynależność do masonerii. Co mnie bardzo zafascynowało, ten czerwony jest zwykle taką aluzją do tego, że to jest tak, 33 ma być kojarzony z najwyższym wtajemniczeniem masońskim, natomiast zakłada go mnóstwo celebrytów, którzy w moim przekonaniu nie mają tego stopnia wtajemniczenia, a mimo to noszą ten kolor, co moim zdaniem jest po prostu symbolem, typowym symbolem kodowym, który się tak bardzo spopularyzował, że jest utrzymywany, podtrzymywany. No i to jest bardzo ciekawe, że na samej imprezie, czyli na tych naszych
na tym naszym spotkaniu na otwarciu Igrzysk Olimpijskich zadbano o to, ażeby reprezentacja, która dostała znicz olimpijski i miała go zawieźć do miejsca, gdzie on będzie rozpalony, czyli najpierw go biegli i przynieśli pod wieżę Eiffla, a potem postanowili wezwać Zinedina Zidana, żeby wziął ten znicz i tam podawał go kolejnym olimpijczykom, których trzeba było utytułować, no to okazało się, że osoby, które delegacja została wybrana i delegacja płynie łodzią z czerwonymi obiciami, no to jeszcze można uznać za przypadek, ale to, że się państwo ubrali na czerwono, to już tak średnio. Natomiast to, co mnie najbardziej rozbawiło i było dla mnie autoironiczne, takie wybitnie w kwestii tego, że wybrano Zinedina Zidana, żeby niósł znicz olimpijski, symbolizujący zawody fair play, uczciwe, w przyjaźni, w pomocy, w takiej kulturze wzajemnego zrozumienia i szacunku. Zinedina Zidana, który, przypomnę, zakończył swoją karierę w atmosferze kompletnego chaosu, przy okazji podkreślmy wstydu i obciachu, równocześnie dokonując, no odchodząc tak naprawdę w pewnym sensie w hańbie, bo zakończył karierę zostając wyrzucony z czerwoną kartką z boiska po tym, jak pobił innego zawodnika. Także wykazał się tak niesamowitym fair play, że zasłynął ze słynnej Zidanowej dyńki i nie chodziło tu o strzelanie bramki piłce nożnej głową, tylko o fakt zdzielenia z dyńki zawodnika przeciwnej drużyny w klatkę piersiową, jeśli dobrze pamiętam. Podobno były tam jakieś rozmowy i wycieczki o mamie. Tutaj w to nie wchodzę, natomiast fakt faktem, wybranie jako pierwszego noszącego tą pochodnię Zinedina Zidana, który jest absolutnym zaprzeczeniem zasady fair playa, przynajmniej, bo może nie w trakcie całej kariery, ale w tym ostatnim zakończeniu, kiedy on tą karierę po prostu zamykał, zapamiętano go jako gościa, który jest symbolem łamania zasad fair play. Zresztą reprezentacja Francji ma na Mistrzostwach Świata Piłki Nożnej dość często taką reputację tych, którzy się z zasadami fair play nie za bardzo liczą. A już Zinedine Zidane po prostu podsumował wszystko tam swoim na koniec kariery, zdzielając drugiego zawodnika z baśki i takiemu chłopu dajemy symbol sportowej rywalizacji fair play. Po prostu żenuła. No, to tak na marginesie symboliki musiałem się podzielić tym swoim przemyśleniem, bo ciążyło mi od momentu, jak to obejrzałem. No, a teraz przechodzimy do części drugiej, czyli części deserku, czyli co się działo od wieży. I teraz, moi drodzy, część deserowa, zło. Jest to część, która będzie najbardziej kontrowersyjna i wstrząsająca dla części z Was. Będzie to część, która dla części osób będzie najbardziej taka, ojej, doszukuje się, nie, tam nic nie ma, a dla części będzie najbardziej otwierająca oczy. Dodam tu, tak, jestem świadom, że znak odwróconych rogów jest znakiem alchemicznym. Odpowiada on i symbolizuje on symbol księżyca, symbol lunarny jak najbardziej, natomiast reprezentuje oznacza on ten znak tylko i wyłącznie w konkretnych okolicznościach. Nie zawsze. Natomiast tutaj postacie, które są pokazane, czyli piosenkarka, która miała robić na język migowy, tłumaczyć występ pana, którego określiłem pieszczotliwie Rain Manem, no, posługuje się tutaj gestem, który będzie, nie odnosi się bynajmniej do transmutacji alchemicznej, jak zazwyczaj należy odczytywać rogi, czy też symbol rogów, a po drugie, obecna tu na zdjęciu pani Macron, tak, to jest żona pana prezydenta Macrona, razem z jakimś tam oficjelem rządowym, czy tam olimpijskim, również nie robią tutaj znaku przypadkowego króliczka. Dlaczego tak twierdzę? Wracamy do kolorystyki czerwonej, tak? No, tą czerwoną wam już wytłumaczyłem, ale teraz co tak za ciekawe, złe rzeczy pojawiły się na olimpiadzie. Pierwszą złą rzeczą, jaką wyłapałem, był ten tu pan. Ten pan jest, a dokładniej, na początku miałem o nim bardzo dobre zdanie, nawet taką miło mi się na serduszko zrobiło, bo ten mężczyzna jest trenerem organizacji, a dokładniej reprezentacji uchodźców. Reprezentacji ludzi, którzy byli wygnani ze swoich domów, musieli z nich pouciekać i nie mogą być w swoich krajach, a mimo to zostali zaproszeni, żeby reprezentowali swoje
obozy uchodźców i generalnie rzecz biorąc swoje społeczności jako wspólna reprezentacja olimpijska. Koncepcja szczytna i niesamowita i powiem zupełnie uczciwie, w każdych innych okolicznościach klaskałbym na stojąco. Natomiast sam fakt, że ta reprezentacja w obecnej chwili jako jedną z głównych reprezentacji na świecie dotyczyłaby Palestyńczyków, którzy zostali nie wpuszczeni na mistrzostwa, że nie zostali zaproszeni czy w ogóle rozpatrywani jako oficjalna reprezentacja olimpijska, choć nie wiem, czy mieliby w tych okolicznościach obecnych szansę takową przygotować, ale przypominam, że jedną z głównych grup, z których rekrutuje się ta Olimpię, ta reprezentacja uchodźców, to są nomen omen, między innymi Palestyńczycy i Syryjczycy, którzy uciekali z Syrii i z strefy Gazy oraz z zachodniego brzegu do Libanu. I ten pan jest ich trenerem, reprezentantem i nie tylko, i o nim bardzo ciepło się wypowiadałem. I miałem naprawdę już świetną, zrobioną opinię na jego temat, do momentu, gdy nie zobaczyłem tego niesamowitego trofeum, które otrzymał, którym został uhonorowany, którym jest czarny kamień. Przetłumaczcie sobie czarny kamień na angielski, co powinno wam już wszystko wytłumaczyć. W dodatku na tym kamieniu są wyryte jakieś wesołe symbole, które być może na zdjęciu, które wy widzicie, aż tak dobrze nie widać. Natomiast możecie mi uwierzyć na słowo, albo mogę wam tutaj troszeczkę zbliżyć, co zresztą robię, że jest tam coś na tym kamorcu wyrzeźbione. Czekajcie, próbuję to zrobić tak, żebyście mieli więcej, lepiej pokazane, ale no, niestety się chyba nie dam rady tego zrobić. A czekajcie, może trochę. Nie, nie widać. Jednak uwierzcie mi na słowo, na tym zdjęciu, jak sobie obejrzycie powtórkę na dowolnym kanale, chociażby na kanale Eurosportu, na serwisie YouTube, to zobaczycie, że jest on wyrzeźbiony z jakimiś ciekawymi treściami na tymże czarnym kamieniu. Także pan z czarnym kamieniem jako trofeum to już było lekko zastanawiające, ale nie doszukujmy się tutaj samego tego przeze mnie wskazanego zła, bo ono jest w dużo ciekawszych miejscach. To, co mnie zaczęło zastanawiać, to ci z was, którzy mają za sobą już moje warsztaty dotyczące czarnej magii, które przeprowadziłem na Discordzie, a jak również osoby, które troszeczkę w tą tematykę głębiej weszły i kojarzą, z czym się powinny takie czarne skałki kojarzyć, no można się zacząć zastanawiać, co nad pewnym ciekawym paradoksem. Mianowicie to, co tu widzicie, to jest brązowy medal olimpijski obecnych igrzysk z Francji, tak? No i generalnie rzecz biorąc, ciekawym, interesującym tematem jest fakt, że ta wieża upadku, ta wieża symboliczna dramatu, końca, przełomu i tak dalej, fragmenty tej wieży zostały wycięte i wykorzystane i umiejscowione w każdym z medali, od tych brązowych do złotych, srebrne oczywiście też, we wszystkich egzemplarzach znajdują się części rdzenia tejże wieży, tego żelastwa, z którego ona jest wykonana, po tym jak, że tak powiem, odchudzano konstrukcję. Co powinno wam dać do myślenia, zwłaszcza jak sobie skojarzycie kolorystykę i symbolikę, z jaką tutaj ta wieża została zaprezentowana. Poza tym pokazano, że te medale olimpijskie tegoroczne są tak kiepskiej jakości, że olimpijczycy, którzy zdążyli wrócić w tym tygodniu po zdobyciu medali, zwrócili wcześniej do domu, już pokazują, że medal nie wytrzymał tygodnia próby. Już po tygodniu, co widzicie, schodzą z niego to pokrycie dające mu kolor brązowy i zaczyna wyłazić ten metal, stop metalowy, z którego sam medal jest wykonany. No i olimpijczycy są, powiedzmy, ciutę delikatnie zawiedzeni. No powiem tak, jeżeli rdzeń jest tak czarny jak kamień, który stał przy panu z reprezentacji, to jest tam jeszcze dodatkowy sens noszenia tego na szyi. Ale aby się dowiedzieć, o jaki sens chodzi, tutaj będę okropny i powiem, zapraszam do siebie na warsztaty z tematyki czarnej mazi, czy tego, co niektórzy GU nazywają, dlatego, że
temat jest tak szeroki i tak rozległy, że żeby go opracować potrzebowałem, żeby go omówić potrzebowałem prawie 10 godzin w trakcie warsztatów, w związku z czym no jedyne co mogę zaproponować to odesłać was do odsłuchania tychże już gotowych warsztatów w ramach Discorda. Natomiast przechodzimy do następnego ciekawego symbolu. Jak wspominałem, nasz jeździec, czy też nasz nosiciel światła, tym razem nie światło, tylko flagę niósł i zanosi ją przed trybunę, na której miały się znajdować postacie oficjeli. Między innymi pan Makron z małżonką, którą to wcześniej widzieliście pokazującą symbol rogów. Symbol jakich rogów? Otóż okazuje się, że tuż obok loga olimpijskiego, głównego centralnego, umiejscowiono głowę bawołu, czy jak to woli, głowę byka oraz cielaczka. I kto mi nie wierzy, tutaj macie trochę lepsze zdjęcie. Nie wiedzieć czemu akurat tutaj specjalnie zrobiono monument, postument z głową byka i z cielaczkiem. Proszę, jest. Tak jest. No i teraz ciekawym wątkiem jest to, kim on jest i do czego nawiązuje. Mianowicie, wizerunek bawołu odwołuje się, czy też tego cielaka, byka, odwołuje się do konkretnej postaci, konkretnego mitologicznego wizerunku, konkretnego reprezentanta i konkretnego symbolu. Mianowicie o kogo chodzi? Chodzi o postać Molocha, również łączonej i utożsamionej z postacią Bala. Bala jako pierwszego z szatanów, pierwszego w rozumieniu opiekuna pierwszego kręgu piekielnego oraz szeroko pojętych zmiennokształtnych, a w drugiej kolejności drugiego z szatanów, czyli Molocha. Skąd ta rozbieżność? Tak, wynika ona z faktu, że Bael i Bal często są ze sobą myleni. Bal reprezentował, czy uznawany w językach Bliskiego Wschodu, był za termin oznaczający pan król. Często odnoszące się jako tytularne określenie do bóstw, którym składano ofiarę, natomiast były dwa bóstwa rzeczywiście z wizerunkiem byka czy też krowy z porożem, które miały charakterystyczny tryb składania ofiar. Jedną z nich, najbardziej wyrazistą, była postać Moleka, inaczej Molocha, którą możemy też zmapować pośrednio na postać Mamona, bo one są ze sobą powiązane, w jaki sposób to innym razem. Natomiast co ważniejsze, o tej postaci bardzo szeroko mówiłem w oddzielnym nagraniu, nagraniu zatytułowanym Jaki kod złamał Nemo, kiedy opowiadam o co chodziło z amonitami i kim są amonici i dlaczego amonici są ważni. Od razu powiem, nie mogę wam w szczegółach opowiedzieć o kulcie Molocha oraz o tym wszystkim, co się z nim dzieje, dlatego że YouTube niestety ukarał mnie za omówienie kodu Nemo. Audycja co prawda nie została zablokowana, natomiast jak możecie się domyśleć, jest pozbawiona monetyzacji. Odwoływałem się, dlatego że nie widzę tam żadnych treści bulwersujących, natomiast no, przypuszczam, że osoba sprawdzająca ręcznie uzna, że opowiedziałem o zbyt bulwersujących kultach związanych z tym bóstwem, no i co za tym idzie, nie ma możliwości, żeby było to na platformie uznawane za poprawne, prawomyślne. W związku z tym, kochani, zostajecie niestety z wyjaśnieniem, że mamy tutaj do czynienia z Molochem. Odsyłam was serdecznie do tego, żebyście zerknęli sobie czy na Wikipedię, czy jeszcze lepiej, jakbyście posłuchali to, co mam do opowiedzenia w kodzie Nemo, jaki kod złamał Nemo. Tam omawiam symbolikę utworu zwycięzcy tegorocznej Eurowizji, a przy okazji dość szeroko omawiam również temat Molocha w innych miejscach znanego Mamonem, a do którego często błędnie przypisuje się termin Bala. Fakt faktem, i Bal, i Moloch byli często utożsamiani z symbolem byka, czyli postaci albo złotego byka, albo złotego jagnięcia, albo postaci półludzkiej, pół z głową byka, która miała wyjątkową chrapkę na dzieci, zwłaszcza pierworodne, które, no właśnie, które jak widzicie na wizerunkach często się pojawiają, a trzeba pamiętać, że większość świątyń było równocześnie figury Molocha były równocześnie paleniskami. I jak już kojarzycie temat, to ja więcej nie będę mówił po to, ażeby nie denerwować algorytmu oraz automatu i potencjalnego ręcznego
ręcznego weryfikatora. Natomiast mam nadzieję, że wskazanie wątku historycznego w tak ogólnym trybie nie powinno być bulwersujące i nie dotyczy treści drastycznych. Natomiast pokazałem Wam tutaj przy okazji ilustracje przedstawiające samą postać Molocha jako takiego w wizerunkach różnych artystów, chociażby między innymi tutaj uciekło mi nazwisko. To nie jest Balzac. No nieważne. Generalnie rzecz biorąc, taka tutaj symbolika. Ponadto, jak wspomniałem, płomyczek. Bardzo mnie interesuje i zaciekawił płomień olimpijski prezentowany w logo Olimpiady Paryskiej, który jest związany z wieżą i płomień na wieży. I teraz przypomnę, że wieże, symbol wieży na przedstawieniach na karcie Tarota, na wieży pojawiają się płomienie albo uderza w nią piorun. I w tym momencie przypominam Wam postać Pegaza. Pamiętacie, że wspominałem, że istotny jest Pegaz, który, czyli nasz jeździec, który jechał z koniem ze skrzydłami. Mieliśmy taki momencik, w którym mieliśmy naszego jeźdźca i on wyglądał jakby pod wieżę podjechał ze skrzydłami. Już Wam tutaj pokazuję. O, chodzi mi konkretnie o to ujęcie. Macie wieżę, mamy jeźdźca ze skrzydłami, tak? Czyli koń ze skrzydłami z jeźdźcem. I teraz, jaka jest symbolika Pegaza? Otóż, jak wspomniałem, jest ona ciekawa i nie jest przypadkowa. Uwaga. Poeta Hezjot łączy imię Pegaza z takimi słowami jak źródło czy studnia i z symbolami wodnymi, ale ze słowem pege. Natomiast dużo częściej korzenie imienia odnajduje się i wiąże się ze słowem luwijskiego pochodzenia, oznaczającego pichasas, co oznacza dosłownie piorun, błyskawica lub dobóstwa regionalnego, mało już znanego, pichasasa, którego imię odnosiło się do boga pogody, który to miał być bóstwem błyskawic. Znaczą dosłownie bóg piorunów, bóg błyskawic. Co jest ciekawe, Pegas jest koniem, który ostatecznie, znaczy pierwotnie opanowany przez Belefonta, następnie służy mu w jego potyczkach i narodził się oczywiście z krwi po tym, jak została pokonana i zakończył się żywot Meduzy. Szukam tutaj słów zamienników, jak usłyszeliście. Natomiast faktem jest, że Pegas w pewnym momencie trafia na Olimp i zostaje koniem, posłańcem oraz towarzyszem samego Zeusa. Co więcej, przyjmuje się, że z jego uderzenia kopyt wyłaniają, tam gdzie uderzą jego kopyta, tam jest ślad uderzenia pioruna i tam jest też, wybija źródło. I to jest o tyle ważne i o tyle ciekawe dla nas, że po tymże wskazaniu łatwo nam dowiedzieć się również, że Zeus sam jeździł na Pegazie i z niego targał piorunami, zaś sam Pegas miał te pioruny też od czasu do czasu wozić. Na przykład jako dostawa świeże pioruny od Hefajstosa dla kogo, bo szybko do domu idę. Mniej więcej taką funkcję Pegas sprawował, póki żył, bo później mu się umarło. Trzeba pamiętać, że Pegas nie był nieśmiertelny w przeciwieństwie do bóstw olimpijskich. O, i użyłem wyrazu, którego tam YouTube nie lubi, no ale myślę, że w kontekście przywracania mitu może zostanie to wybaczone. Okej, wracamy dalej do naszej symboliki, bo powiedziałem, że deserek jest dopiero przed Wami, dopiero go zaczęliśmy. Pora, żebyście zobaczyli jeszcze ciekawsze rzeczy, które się pokazały na tej konkretnej inscenizacji olimpijskiej. No więc mamy czerwoną wieżę i zapowiedź tego, co się wydarzy. Jak wspominałem, mamy panią, która miała być wokalistką i tłumaczem, albo tłumaczem migowym. Ciężko mi stwierdzić, bo kamera wędrowała między nią a panem Rainmanem. Pan Rainman tańczył i coś tam palcami pokazywał, ale ta pani chyba miała tłumaczyć na język migowy, co on śpiewa. Co jest fajne i sensowne, telewizja publiczna, francuska, to powinno być dostępne dla wszystkich, czyli dla głuchoniemych również, więc to byłoby słuszne i fajne. Natomiast zwróćcie uwagę, co się dzieje. Tutaj zobaczcie, że wszystkie pozostałe postacie są wyraźne, pani jest wyraźna, do momentu, gdy zaczyna się bardzo aktywny taniec pana Rainmana, który chlapie w deszczu, uwaga, dzieje się coś takiego. I zwróćcie uwagę,
Nagle następuje glitch na tej pani i psuje się tak jakby jakość kamery. I ja wiem, że kamery czasem się psują. I ja zdaję sobie sprawę, że kamery mają to do siebie, że czasami obraz się rozmywa, źle śledzi, źle szarpnięta kamera powoduje pogorszenie obrazu lub właśnie takie artefakty, że mogę źleć złe kodowanie, że to jest audycja na żywo i że może streaming się posypał, czy coś w tym stylu. Sprawdzałem na kilku komputerach, na każdym jednym ta transmisja Eurosportu jest taka sama. Ja sprawdzałem również, czy to, no bo to nie tylko na swoim sprzęcie sprawdzałem, ale ja jestem w stanie uwierzyć w to, że mógłby być to sprzęt, problem sprzętowy, gdyby nie jeden problem, gdyby nie jeden istotny kłopot. Mianowicie artefakty i problemy pojawiły się tylko na części postaci tej pani, natomiast wszystkie pozostałe postacie z tła mają poprawnie wyświetlany obraz. Tak jak to było we wcześniejszym ujęciu. Czyli widzicie, pan się patrzy tutaj na kamerę i jest chyba dźwiękowcem. Tutaj ludzie sobie patrzą na tą scenę i ich dobrze widać. Im się nic nie dzieje, tylko pani dostaje glitcha. Tak się zaangażowała w to tłumaczenie rękoma, że dostała glitcha. I to nie jednego, ale dwóch. I to zobaczcie, ci z was, którzy powiększą sobie ekran i przyjrzą się temu, co się dzieje na twarzy pani i jak tu to wygląda, co się dzieje z tą postacią. I zobaczcie, że ten glitch dotyczy tylko i wyłącznie jej postaci i miejsc, gdzie ruszały się jej ręce. Jej osoba. Natomiast jak sobie oddalimy, to widać, że wszystkie pozostałe postacie, czyli tutaj pan z dźwiękowiec, w każdej z tych chwil, w każdym z tych fragmentów tylko i wyłącznie pani jest objęta glitchem, natomiast pozostałe osoby siedzące za nią i wokół niej są normalnie ujęte w kamerze bez żadnych zmian. I co robi pani zaraz po tym, jak schodzi z niej glitch? Wywala jęzor, zaczyna tym jęzorem machać i zaczyna pokazywać charakterystyczny gest w dół, że odwołuje się do tego, co na dole. Po czym następną rzeczą, którą zrobiła, jest wywalenie znaków obiema rękoma dwóch rogatych dłoni i wywalenie jęzora. No niestety nie udało mi się złapać takiego ujęcia, na którym jest i wywalony jęzor, i znaki. Natomiast widać, że pani nagle zaczyna się miotać i być bardzo szczęśliwa. Ludzie wokół niej chyba nie zorientowali się, co się dzieje. Jest to bardzo specyficzne. To jest chyba pierwszy raz, kiedy tak wyraźnie widać na nagraniu telewizyjnym dziwną sytuację. I to w tym względzie o tyle interesujące jest, że widać ewidentnie, że to coś, co spowodowało, że pani zaczęła, najpierw jest normalna kobitka, a później dzieje się to coś i ona zaczyna wywalać jęzor i miotać symbolami odnoszącymi się do planów dolnych, żeby to delikatnie ująć, a jak ktoś lubi, to generalnie satanistycznymi symbolami. No, w tym samym czasie wszystkie pozostałe osoby nie zostały dotknięte tą awarią kamery. Ale oczywiście ja wiem, zdaję sobie sprawę, że sceptycy powiedzą, że to była awaria sprzętu, a pani ma prawo pokazywać sobie takie gesty jak chce i mieć z tego, czerpać z tego przyjemność. Nie mam co do tego wątpliwości, jak jest, tak jest, niech sobie będzie. Przypomnę, że już wcześniej wspominałem o tym, że była jeszcze jedna postać, na której były glitche w trakcie występów, w trakcie tego wprowadzenia do Igrzysk Olimpijskich. No i powiem szczerze, ta pani jak dla mnie jest bardzo wyrazista, natomiast będzie jeszcze ciekawiej dalej. Chociaż po tym, co teraz zobaczyliście, myślę, że dla części osób już ciekawiej nie będzie. Natomiast to, co jest tu pokazane, ja pozwolę sobie powiedzieć wprost. W moim przekonaniu na kamerze jest pokazane ewidentne nawiedzenie przez kogoś, tej pani, ale to jest moja interpretacja, moje postrzeganie rzeczywistości przy założeniu, że nie jest to awaria kamery, tak? Natomiast mam prawo wierzyć w co chcę. O ile jeszcze dobrze wiem, jest taka wolność. Mogę wierzyć na przykład w to, że identyfikuję się inaczej. W tej chwili identyfikuję tą panią jako opętaną. Dalej mamy Eternitę. I nie chodzi o płyty z Eternitu. Chodzi o nieskończoność, chociaż myślę, że w Polsce Eternit ma swoje nieskończone życie. Ujęcie zaczyna się od planu Luwru, słynnej piramidy. No już nie będziemy tutaj się silić na symbolikę piramidy w Luwrze i samego Luwru.
Wszyscy wiecie, z czym to jest zwykle kojarzone. Natomiast jest muzeum, no i są olimpijczycy. I powiem tak, ja wiem, że część osób może się na mnie obrazić, natomiast jestem osobą, która pracowała z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Natomiast wybór olimpijczyków i paralimpijczyków, którzy niosą znicz w tym fragmencie, wzbudził u mnie takie lekkie skonsternowanie, bo miałem wrażenie, że olimpijczycy byli wybierani nie po osiągnięciach, tylko po ilości kończyn. Dosłownie wyglądało to tak, jakby została przydzielona jedna noga na parę. I tak mamy olimpijczyków, którzy biegną, jeden olimpijczyk z jedną nogą, z drugą protezą i taka para. Później są wymieniane kolejne wersje protezowe. No ogólnie rzecz biorąc wygląda to tak troszeczkę, ja rozumiem, bo powiem tak, osobiście jestem bardzo za integracją paraolimpijczyków i olimpijczyków. Jestem za honorowaniem starych osiągnięć i starych mistrzów krajowych. Jestem również za angażowaniem i dopuszczaniem, w takim sensie inkluzywnością, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne w olimpiadzie. Natomiast nie wiem, czy, i na to było już podnoszone wcześniej przez wielu komentatorów pytanie, nie wiem, czy genialnym pomysłem jest na święto sprawności fizycznej i na olimpiadę główną, na otwarcie olimpiady głównej umiejscawiać, generalnie rzecz biorąc, czy ma być to faktycznie według symboliki starej olimpiady święto szczytnej sprawności fizycznej, czy nie? Bo uwaga, osobiście bardziej szanuję paralimpijczyków niż olimpijczyków. Powiem to absolutnie wprost. Mimo że szanuję oczywiście osiągnięcia, wyczyny i poświęcenie olimpijczyków, ale paralimpijczycy zawsze wzbudzali we mnie większy podziw i po prostu ich osiągnięcia, możliwości i przekraczanie swoich granic było dla mnie niesamowicie imponujące. Natomiast jeżeli ktoś miałby już rozpatrywać olimpiadę jako the fit of the fittest, czyli ci, którzy mają być najzdrowsi, najwspanialsi, najdoskonalsze ciała z najdoskonalszych ciał wśród ludzi, no to w tej kontekście pytanie moje budzi to, czy ostatnią osobą, która ma płomień olimpijski, powinien być pan na wózku. Ja rozumiem, że to już jest najstarszy olimpijczyk we Francji i jestem w stanie to pojąć. Natomiast czy pchanie tego pana na deszczu w tych całych okolicznościach, gdzie widzicie, że ten, no może tak, pan miał pojechać z tym zniczem, ale generalnie koledzy się skapnęli, że jest tak ślisko i jest tak rozpadające się podłoże, że ten pan po prostu nie będzie w stanie podjechać do tego podestu, który jest tam do niego przygotowany i koniec mu ten znicz zabierają. I teraz moje pytanie brzmi, czy to było potrzebne i czy to był kolejny fail w wykonaniu francuskiego komitetu otwarcia olimpijskiego? Nie wiem. Mam swoje przypuszczenia, natomiast no, jaka jest symbolika dalej, to są po prostu jaja niezłe. Bo mamy symbolikę balona i balon reprezentujący też trochę nowy świat, nowy glob, ma być tutaj podniesieniem znicza. Pomysł z latającym zniczem, myśmy go już przerabiali, ale ten tutaj francuski latający znicz to jest po prostu, no ja rozumiem, że niektórym się to podoba, ale jak dla mnie to sam pomysł jest mega głupi. Zwłaszcza, że przypominam, że kiedyś była taka tradycja, że znicz miał być jeden, przechodzić z rąk do rąk i był brany jako ten oryginalny znicz olimpijski, rozpalony z miejscu, gdzie zaczyna się marsz ze zniczem olimpijskim i ten ogień się potem niesie z jednego kraju do drugiego, no i wszystko fajnie. Natomiast chodziło przede wszystkim o to, że pochodnia miała nie gasnąć i miała być z ostatniego miejsca zapalenia miał być ten sam ogień następnie wzięty, wygaszony, a na zniczu zaniesiony na nową olimpiadę. No i teraz mi wytłumaczcie, teraz rozumiem, że dlatego będzie Mission Impossible, będą zrzucać kaskadera, czy tam Toma Cruza dla odmiany, który zamiast kaskadera sam będzie robił manewr na balon, żeby zeskoczyć, zajarać się, żeby móc zajarać znicza, żeby przenieść to do USA. No kompletna bzdura, natomiast no, przechodząc do symboliki. Symbolika balona
balona, który przypomina trochę balon meteorologiczny, i tutaj fani UFO się oczywiście uśmiechną w tym momencie, ale z drugiej strony mieliśmy zapowiedziane. I teraz to, co mnie najbardziej przeraża, to to, że w tej symbolice tego filmu, dokładnie w tej symbolice z balonem, ona nam została zapowiedziana we wcześniejszej części tego nagrania w postaci symboliki filmowej, tych animacji z Muzeum Sztuki Animacji, w której był asasyn. I tu przypomnę, większość osób kompletnie zignorowała te obrazki animowane i minionki przy swoich interpretacjach, nikt się do tego nie odnosił. A one są kluczem do zrozumienia balona. Dlatego, że mamy tutaj motyw z balonem na tym śmiesznym podejście. I przypominam, że ten podest ma charakterystyczne miejsce, gdzie niesie się znicz olimpijski przez tego asasyna. I przypominam, że ten pan wyglądał jak z projektu Manhattan, czyli wiecie, z jakiego projektu, gdzie była jaka rakieta i jakiego typu bombka. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, znicz olimpijski po rozpaleniu, gdy się unosi, wiele osób zaczęło go utożsamiać. No nie wygląda on zbyt sympatycznie, to znaczy niektórym zaczął się po prostu w niepokojący sposób kojarzyć z, no właśnie, czymś mocno, mocno niebezpiecznym, mocno niepokojącym. Tutaj sam światła w Paryżu, no... Estetyka jest dość specyficzna, bo mamy płonący okrąg, spod którego się wznosi na tle z tyłu świątyni niemalże, o budynek o fasadzie świątynnej podobnej do Panteonu. Gdzieś tam jest wieża Eiffla, której zresztą przyznam szczerze, na tym zdjęciu już nie mogę wypatrzeć, a wiem, że była. Wiem, że na tym zdjęciu ta wieża Eiffla powinna być widoczna, ale jej teraz nie widzę. A może na następnym będzie. Natomiast no, unosi się ten płonący balon. I tak, o, tu, no tak, balon mi zasłonił. Z tyłu jest rzeczywiście ta wieża Eiffla. Mamy na dole typowy krąg i to krąg przypominający krąg magiczny, krąg alchemiczny. Natomiast co widać? Krąg umiejscowiony w nieprzypadkowym miejscu, bo mamy cztery kierunki świata, zrobiony kilkuwarstwowy krąg przypominający mandalę, czyli również krąg magiczny. Mamy te połączenia wszystkich ulic, mamy tą rozświetloną specyficznie wieżę Eiffla, no i ten balon, który się tak unosi i świeci. No i na tym wszystkim mamy aluzję porównawczą do takiego właśnie sobie ładunku, jak to się mówi. I teraz... Cała koncepcja skojarzenia, to ludziom się to kojarzy. Niektórzy twierdzą, na siłę skojarzenie. Chyba, że skorzystamy z klucza do zrozumienia, który został nam podany i zaserwowany około 40 minut wcześniej, czy godzinę wcześniej, przez samo Igrzyska Olimpijskie, przez samą ceremonię otwarcia. Mianowicie, mamy balonik i pana z żywcem z projektu Manhattan. No i pan balonik, mamy tutaj olimpijczyków, którzy przynoszą ogień do balonu. No więc mamy ogień do balonu i balon się unosi. I następnie, co nam widzi ten olimpijski balon? Balon widzi lecącą rakietę na tle nieba. I w część osób, oczywiście w pierwszej kolejności, ja też tą interpretację podałem, kojarzy tą rakietę z rakietą lecącą w kosmos. No ale chwilę później ta rakieta, która mija balon, który się kojarzy z wybuchem wiadomo jakim, nagle widzimy jakiś pocisk wbity w księżyc. I teraz przypomnę, jakie mieliśmy karty Tarota. Mieliśmy kartę księżyca, szalonego księżyca, karta szaleństwa, czyli księżyc. Mieliśmy kartę wieży, czyli zniszczenia. No i mieliśmy po drodze jeszcze symbol zgonu, bo używam tutaj wyrazu zastępczego, choć i tak uważam, że flagowanego. No i co my tam jeszcze mieliśmy? No tak, był jeszcze diabeł, tak. No i po tym, jak wyleciała rakieta, która wyrżnęła w księżyc, to jak sobie miniemy, to lecimy nad, uwaga, pustkowiem, takim bardzo podobnym do miejsca, gdzie robiono eksperymenty w Manhattanie, taką pustynią, i na jej tle nasz balon, który wygląda w tym miejscu znowu jak wybuch, jest na tle czego? No, trochę styranej statuły wolności. I dochodzimy do creme de la creme. Bo o ile tutaj ta historia z dekodowaniem balonu jako wybuchu może część z was nie przekonywać, to ja to rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że filmowo postarano się nam zasugerować właściwe zrozumienie tego, co pokazano, na tyle, na ile się da. Natomiast dochodzimy do fali ostatniej, fazy ostatniej, która będzie dla części z was najbardziej nieprzyswajalna i najbardziej wstrząsająca. O ile pani, która była taka poruszona
mogła wzbudzić u niektórych prześmiech, u niektórych po prostu stwierdzenie, a na siłę, to teraz dla części osób będzie jeszcze bardziej na siłę, a dla innych to będzie takie, o nie, co tu się stało i dlaczego. I dlaczego nikt o tym nie mówi. Ja mam pewne przypuszczenia, dlaczego nie. Przypominam, wieża jest w kolorach, w tej chwili ta jej stal i żelazo jest w kolorach prawie że piekielnych, pomarańcze i czerwienie. Na samym środku występuje powracająca Celine Dionka. I teraz co się wydarzyło? Czy zwróciliście uwagę, że jest pani Celine, tutaj jest pan z fortepianem, tu są oświetlenie, a nad nimi unosi się coś. Co się unosi? Ja tutaj w pierwszej kolejności pokażę wam, jak się zaznaczy elementy, co się tam unosi. I teraz dla waszego ułatwienia, żebyście nie musieli mi wierzyć na słowo, ja wam po prostu pokażę zbliżenie, co tam się unosi pod naszymi krążkami olimpijskimi. Tu mamy jakąś chmurę gazu, która nie unosi się w żadnym innym miejscu, unosi się w tym jednym konkretnym miejscu, o, w tym miejscu, nad panią Selinką. Ja na nią postanowiłem tutaj dla waszego ułatwienia nanieść, mniej więcej narysować, kreski, które są wyraźnie odznaczające się, tak? Więc nad panią Selinką jest coś takiego. I teraz pani Selinka zaczyna swój śpiew i ona sobie tutaj śpiewa przy akompaniamencie, pan fortepian się bardzo cieszy. Podkreślam, to już jest drugi fortepian, pierwszy płonął, ten jest w deszczu, zlewany świeżym deszczem. Znowu symbolika Rainmana. Celine Dion jest jedną z osób, która zawarła w swoich wcześniejszych utworach termin Rainman. Nieważne, mało istotne, ale zobaczcie, co pani Celine Dion robi. Ona tak ładnie postanawia pokazać paluchem nad sobą, czy też za sobą. No i oczywiście można powiedzieć, że pokazuje na wieżę Eiffla, na której stoi. Natomiast jak spojrzymy sobie, że pani Selinka stoi w centralnej części, podnosi rękę i pokazuje za siebie, to pokazuje dokładnie na tą chmurkę, którą tutaj wam zaznaczyłem. Która zresztą za chwilę później zaczyna przybierać nową formę. I co tutaj wam pokażę? Ten obiekt przypomina troszeczkę kulę lub kokon, jak kto woli. Jak dodatkowy krąg olimpijski, moi drodzy. Ja wiem, że dla części z was to już jest bardzo dużo i bardzo ciężko jest przełknąć to, co jest pokazywane, czy o czym teraz mówimy. I oczywiście ja rozumiem, że dla części osób jest to kompletnie nieprzekonywujące. Sam jestem umiarkowanie sceptyczny. Byłem umiarkowanie sceptyczny do momentu, gdy nie odczytałem reszty kart i gdy nie połączyło mi się to wszystko w jedną zbitą całość. Natomiast cała symbolika i te elementy, które się pojawią, czyli te chmurki, a dokładniej kształty, które przybierają chmurkę, łudząco przypominają mi kartę imperatora, emperora, czyli inaczej karta cesarza, który tak na marginesie oczywiście odwołuje się znowu do tej rogatej głowy, tak? I znajomym wam piramid, ścieżki, wszystko tak jakoś dziwnie sprowadza się znowu do wieży oraz podejścia pod wieżę, na której stoi ten patrzący na nas okiem imperator, tak? I teraz to, co wam pokażę na sam koniec, część ludzi może wstrząsnąć wybitnie, więc uprzedzam, że to może być dla osób o silnych nerwach, o mocnych nerwach. Oto, co się pojawia za panią Celinką chwilę po, w trakcie jej występu, gdy kamera ujmuje odpowiednio ten fragment. I dla osób, które już teraz widzą, to myślę, że niepotrzebny jest dodatek, który za chwilę zrobię, natomiast dla osób, które jeszcze nie widzą, zrobię tutaj większe zbliżenie, jaki obłok unosi się nad panią Celiną. Myślę, że w tej chwili w miarę już jest to widoczne, że coś się tu pojawia. No i pani Celina ma tutaj właśnie w tym miejscu, wam pokazuje, co się dzieje nad tym koncertem świetlnym. I teraz najważniejszy element. Proszę, popełniłem tutaj kreseczki dla ułatwienia, żeby osobom było, które nie wychwyciły tego samodzielnie, łatwiej było zobrazować, o czym mówimy, o kim lub o czym mówimy, co tu zostało pokazane. I
Ponownie odniesiemy się do jeszcze jednej arkany, arkany diabła. Tak wygląda karta diabła w tych właśnie arkanach, które zdają się najwięcej furory robiły na olimpiadzie francuskiej, a dokładnie wydaje się, że najwięcej inspiracji nimi jest. No i pokażę wam tu jeszcze raz. To jest dół, tak jakby podest pod drzewem kabały. Natomiast no, mamy podest, mamy symbole faliczne, ioniczne, no tą dwupłciowość mamy, mamy rogatość, mamy nawiązanie do księżyca. Oczywiście jest tutaj symbol wody życia, no i generalnie rzecz biorąc symbol tych powiązań życia, ale to raczej kwestia zdobnictwa po prostu tej karty, tak przy okazji. No i w alchemii faktycznie występujący symbol. Natomiast uwaga, jak sobie cofniemy tu, to się okazuje, że te podłoże i elementy, no, mają pewne elementy podobieństwa. I przypomnę wam na koniec już ostatnie symbole, które się na olimpiadzie pojawiły dla rozluźnienia, takie łatwiejsze. Mamy skrzydła na moście, pod którym przeleciał nasz jeździec śmierci. Mamy barkę Unii Olimpijskiej, znaczy jest Unii Europejskiej, natomiast mamy Unię Europejską i barkę Unii Europejskiej, która będzie przepływać i mieć skrzydła. I uwaga, mamy kartę uskrzydlonej kobiety, imperatorki, czyli cesarzowej, o której wam wspominałem wcześniej, czyli karta cesarzowa, luna i wieża, połączone razem, tak jak na Eurowizji, tutaj ponownie występują w tym samym układzie. Mamy niebieskie skrzydła cesarzowej, mamy okrąg z gwiazdkami za nią. No i nie wiedzieć czemu stary herb Polski, który moim zdaniem jest w tym kontekście przezabawny, zwłaszcza gdy już poprzednim razem wyraziłem wątpliwości, czemu się tam flaga Polski pojawiła. Oczywiście wiem, że to może być herb też innego kraju z czerwonym herbem i białym orłem na tym czerwonym tle, natomiast no, jest to moim zdaniem dość uroczy wariant imperatorki cesarzowej. No i jeszcze jedna karta, która się pojawiła na olimpiadzie, którą nie wpadłbym, gdybym nie poszedł na kod karciany, to karta kochanków. Mianowicie, no wybaczcie, może nie najlepszą wybrałem kartę tarotową, to są kochankowie, The Lovers, większa arkana kochanków i tu mamy tychże kochanków, którzy często są pokazywani na kartach jako postacie androgeniczne. No i tutaj mamy też postacie androgeniczne i utwór, który leci w tym momencie, gdy ci państwo się ze sobą zbliżają i całują, to jest Please Be My Lover. Okej, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Myślę, że dla części z was treści były z jednej strony ciekawe, dla niektórych szokujące. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie macie uczucia zmarnowanego czasu. I dziękuję wam serdecznie za uwagę. Było mi miło rozmawiać z wami kolejny raz, natomiast nie będę oszukiwał, nie było miło mi pracować nad tym materiałem. Było to dużą męką, natomiast rzeczywiście ze sporą satysfakcją i przyjemnością mogę powiedzieć, że udało się z niego wycisnąć i wydobyć bardzo dużo treści, których nawet ja sam się nie spodziewałem, czego najlepszym przykładem są właśnie te arkana tarota. No i co, dziękuję wam serdecznie, do usłyszenia w kolejnym materiale. Do zobaczenia niedługo. Miłego dnia i dobrej nocy tym, którzy słuchają o porze wieczornej lub nocnej.